Jesteśmy w tej chwili z panami, którzy tutaj prowadzą głodówkę. Od już kilku dni są w Sejmie. Protestują przeciwko temu wszystkiemu, co dzieje się dzisiaj nie tyle w rolnictwie, co wobec rolnictwa. Protestują przeciwko polityce, która w ostatecznym rachunku, gdyby była kontynuowana, doprowadzi po prostu do upadku polskiego rolnictwa i to jest protest całkowicie uzasadniony. Jest oczywiście kwestia głodówki. To jest decyzja każdego z panów, no niemniej powiedziałem, że to jest decyzja bardzo ryzykowna i my nie możemy tego popierać w tym sensie. My nie możemy dążyć do tego, żeby ludzie, których cenimy, szanujemy, są ktokolwiek, żeby narażali swoje zdrowie, a gdyby to trwało dłużej, to także i życie. I o tym też była mowa, ale przede wszystkim szukaliśmy jakiejś drogi rozwiązania. No, ta najprostsza, o którą ciągle apeluję, to jest to, żeby przybył tutaj premier. Przybył tutaj premier albo zaprosił do kancelarii, żeby po prostu ta rozmowa się odbyła. Ale jeżeli to jest w tej chwili właściwie przez premiera wykluczane, no to będzie trzeba szukać jakichś innych rozwiązań. My pewne pomysły tutaj mamy. I te pomysły są bardzo zbieżne z pomysłami, które mają panowie. Także sądzę, że to będzie kontynuowane, ale może w takich formach, które nie są tak drastyczne, tak groźne dla ludzkiego zdrowia, a nawet dla ludzkiego życia. I to jest właściwie wszystko, co mogę w tej chwili państwu powiedzieć. Co będzie dalej, zobaczymy, ale to była bardzo, w naszym przekonaniu, pożyteczna rozmowa. Rozmowa także o sytuacji w organizacjach rolniczych, o ich rozdrobnieniu, o konieczności konsolidowania się. O tym wszystkim, co może doprowadzić do zmian, może doprowadzić do przekonania rządzących, że jednak no, tej polityki, która dzisiaj jest prowadzona, kontynuować nie można. Dziękuję. Panie premierze, jak pan skomentuje dzisiejszy zamach na premiera Słowacji? To jest tragiczne wydarzenie. Czy można je wpisać w to wszystko, co ostatnio słyszeliśmy, o czym mówiły zachodnie wywiady, że tutaj zaczną się dziać różne bardzo gwałtowne i raczej w tej części świata i Europy niespotykane wydarzenia. Można to w ten sposób interpretować, ale oczywiście żadnej pewności nie ma, bo sytuacja na Słowacji jest pod wieloma względami trudna i no, jest tam wiele bardzo ostrych kontrowersji. Kto zna tą sytuację, kto rozmawiał, mnie się to zdarzało z politykami słowackimi, kto też znał samego, zna samego premiera Ficona, ja też należę do tych ludzi, no to wie, że tam mogły bardzo różne elementy doprowadzić do tego aktu, no, albo dywersji, albo desperacji, trudno powiedzieć. Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czym się kierował ten, no, będący w dość dziwnym wieku, jak na zamachowca, człowiek, który no, co najmniej ciężko zranił, a biorąc pod uwagę, że przecież premier Fico przeżył kilka lat temu bardzo ciężki zawał serca, to niebezpieczeństwo, że to się skończy tragedią, śmiercią, no, jest rzeczywiście bardzo wysokie. Czy to jest tylko jasz, atak na politykę, na szefa rządu państwa natowskiego, czy wręcz coś więcej? No, to co pan powiedział, to jest aż. A co więcej, no wie pan, to można oczywiście traktować jako sygnał, że tutaj już naprawdę żarty się kończą. Ale naprawdę za mało wiem na ten temat, za mało wiem na temat tego, który dokonał tego zamachu. No, rzadko 70-latkowie, chociaż sam jestem, to mocno przeszło, ale rzadko ludzie w tym wieku dokonują zamachów. Wobec tego być może to była kwestia jakichś zupełnie indywidualnych stanów psychicznych tego pana, który sięgnął po broń. Nie wiem, po prostu nie wiem. Dziękuję bardzo.